26 listopada MKS Lubartów wziął udział w Pucharze Polski Futsal. Mieliśmy to przyjemność zagrać w jednej z dwóch grup. W eliminacjach do fazy centralnej wzięło udział 6 zespołów. W fazie grupowej okazaliśmy się bezkonkurencyjni, weszliśmy do półfinału. W półfinale również udało nam się uzyskać pozytywny wynik. Niestety w finale 5 sekund przed końcem musieliśmy uznać wyższy przeciwnika i do centralnych, na centralny szczebel niestety weszła drużyna z Lublina. Nie jest to na pewno ostatni start naszych zawodników w Pucharze Polski, jak i w rozgrywkach ligowych, jeżeli chodzi o futsal. W przyszłym roku planujemy już dostać się do centralnych rozgrywek, jeżeli chodzi o Puchar Polski, rywalizować z najlepszymi ekipami z całego kraju. 29 października wziąłem udział w zawodach kulturystycznych, w naturalnej kulturystyce WNBF Poland. Zawody się odbyły w Markach. Wystartowałem w kategorii średniej. Udało mi się pokonać wielu zawodników, dotarłem do finału, ostatecznie zajmując 5 miejsce. Tydzień później odbyły się zawody w Niemczech pod Monachium, Mistrzostwa Niemiec WNBF Germany. Również udało mi się dotrzeć do finału, ostatecznie zajmując 4 miejsce.